wróciłam bezpośrednio do domu, czując silną potrzebę zadzwonienia do Gerry'ego, do Londynu. Po prostu chciałam z nim porozmawiać. W rzeczywistości czułam, że chcę się z nim zobaczyć. Zapewne chciałam usłyszeć go i dotknąć, i doświadczyć jako swojego innego, realnego świata. Nie odczuwałam aż takiej potrzeby widzenia się z innymi przyjaciółmi, a miałam jeszcze trochę czasu przed rozpoczęciem prób do nowego schow. Kiedy dzwoniłam do niego, uświadomiłam sobie, jak bardzo zależało mi na omawianiu własnych uczuć z mężczyzną, którego kochałam. Niekiedy moje osobiste odczucia, pytania i poszukiwania, moje nowe zainteresowania wydawały się niepełne i tylko w połowie zrealizowane, jeśli nie włączałam w to mężczyzny. Nie mogłabym rozmawiać z Gerrym o tym, w czym teraz tkwiłam, ale sama jego obecność pomogłaby mi skontrolować własne spostrzeżenia. Ciężko było się przyznać, że musiałam utwierdzać własną tożsamość w relacji z mężczyzną w swoim życiu, ale tak właśnie było. Złapałam go w jego londyńskim biurze. Cześć, powiedział, wcale nie zdziwiony słysząc mnie tak szybko po naszym spotkaniu w Honolulu. Gerry, powiedziałam czując, że się śpieszy. Wiem, że jesteś zajęty, ale chciałabym przyjechać do Londynu i spotkać się z tobą. Mam parę tygodni i chcę spędzić je z tobą. Czułam jego wahania po drugiej stronie kabla atlantyckiego. Och, powiedział wreszcie, ale ja jadę do Sztokholmu. Do Szwecji? Odezwałam się idiotycznie z zaskoczenia. Niedawno zgodziłam się z CAP, że to fatalnie, że nie mam powodu tam jechać. Kiedy dzisiaj o tym myślę, muszę przyznać, że to był początek serii i zdarzeń, które w miarę upływu czasu układały mi się w określony wzór. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że prawie wszystko w życiu zbiega się przypadkowo, ale po jakimś czasie, kiedy zbieżności się mnożą, staje się konieczna ponowna definicja przypadku. W każdym razie Gerry wybierał się w podróż do Sztokholmu. Tak, powiedział, jadę na konferencję ekonomiczną socjalistów i będę tam przez tydzień. Och, odparłam, czemu nie miałabym pojechać do Sztokholmu? Uwielbiam śnieg. Nic nie odpowiedział. Słyszałam, jak grzecznie wyprasza kogoś z biura i przerzuca jakieś papiery. Gerry? Odezwałam się. Tak, tak, odpowiedział. Halo. Gerry, muszę z tobą porozmawiać. Muszę być z tobą. Brakuje mi ciebie, to znaczy naprawdę brakuje. I chyba powinnam wiedzieć, co ty naprawdę czujesz. Enewał, czułam, że postępuję jak uczennica, uwodząca swojego idola. Czekałam, aż coś powie. Każda chwila wydawała się mieć jakieś przerażające znaczenie. Wreszcie powiedział, tak, tak. Mnie też ciebie brakuje. Był taki zakłopotany, ale ja naciskałam. Więc w porządku? Czy pasowałoby ci, gdybyśmy się spotkali w Sztokholmie? Sama przygotuję cały swój pobyt. Co masz na myśli mówiąc, że chcesz wiedzieć, co naprawdę czuję? W jego głosie brzmiał strach. Co jest, Gerry? Jestem rozstrojony. Słyszę. Dlaczego? Rozstrojony z jakiego powodu? Z radości. Jakiej radości? Co masz na myśli? Jestem rozstrojony z radości, którą daje mi świadomość, że tyle dla ciebie znaczę. Dlaczego? Dlaczego miałoby cię to niepokoić? Ponieważ, odpowiedział, nie potrafię zrozumieć, dlaczego jestem dla ciebie aż tak ważny. I to sprawia, że czuję się nieodpowiednio. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Nie wiedziałam, o czym naprawdę mówi. Czy chcesz mnie zobaczyć, Gerry? Zapytałam. Tęsknię do twojego widoku, ale boję się, że cię rozczaruję. Nienawidzę tego, dodał, nienawidzę uczucia, że mogę cię rozczarować. Dobrze, powiedziałam, może istotne jest, żebyś ty się nie rozczarował. Możemy coś ustalić. Przyjedź do Sztokholmu za 2 dni, odpowiedział. Będę w hotelu Grand. Ty zatrzymaj się gdzie indziej. Zawahał się przez moment, potem westchnął, do widzenia i odłożył słuchawkę. Usiadłam, myśląc o tym, co to znaczy czuć się nieodpowiednio w stosunku do innej osoby. To było uczucie, którego nigdy naprawdę, o ile pamiętam, nie doświadczyłam. Czułam zależność od innych, zwłaszcza w tym, co odnosiło się do syndromu mężczyzny, ale bycia nieodpowiednim doznawałam zwykle w stosunku do siebie i to mogło być równie złe.
Standardy i cele, jakie sobie narzucałam, były niekiedy nie do udźwignięcia i zbyt wiele ode mnie wymagały. Może tata miał rację. Może nie chciałam rozczarować się sobą. Nie chciałam postępować tak jak on. Ale Gerry nie był jedynym mężczyzną, który skarżył się na poczucie nieprzystawania do mnie. Pamiętam kilka istotnych związków, które ostatecznie zostały zerwane, ponieważ mężczyźni po prostu bali się, że nie podołają moim wymaganiom i dlatego czuli się skrępowani. Zastanawiałam się, co jest odpowiedzialne za takie załamania. Czy to ja wymagałam zbyt wiele? Czy polegało to na niskim poczuciu własnej wartości w tych ludziach? Pamiętam, że zadawałam te pytania swoim przyjaciołom psychologom, a oni wykazywali, że mężczyzna w każdej kobiecie, z którą się angażuje, obsesyjnie dostrzega obraz własnej matki. A ich matka była kimś, komu nie mogli sprostać. Bardzo niewielu mężczyzn jasno postrzega swoje kobiety, zamiast tego widzą w nich obsesyjny obraz swoich matek. A myśląc o wyjeździe do Szwecji na spotkanie Gerry'ego, przypomniałam sobie dobrze udokumentowane sprawozdanie z badań nad problemem samobójstw w Szwecji. Wysoki wskaźnik samobójstw nie był spowodowany przez socjalizm ani przez klimat, ani przez żadną z tych mitycznych przyczyn wymienianych w salonowych rozmowach. Przeciwnie, odkryto, że powodem większości samobójstw były wysokie wymagania i oczekiwania, jakie szwedzkie matki narzucały swoim dzieciom, które ze swej strony po prostu nie mogły im sprostać. I z powodu głębokiej depresji i frustracji czuły się tak nieprzystające, że uciekały się do samobójstwa. Możliwe, że wszędzie mężczyźni cierpieli na mniej intensywne, ale jednak przygnębiające poczucie, związane z podwójnym obrazem kobiecości. W tym stuleciu wyzwolenia kobiet, kiedy kobiety skarżą się na narzucone poczucie konieczności posiadania mężczyzny, mężczyźni mogą cierpieć z powodu tych obciążeń dzieciństwa, które obnażają podstawowy brak wiary w siebie, niekiedy aż rujnujący. W obu przypadkach problem leży we własnej tożsamości. Gerry powiedział, że nie potrafi zrozumieć, dlaczego jest dla mnie ważny, jakby z całą swą inteligencją i talentami i sukcesami nie był wart mojej uwagi. W oczywisty sposób i to publicznie był człowiekiem sukcesu. Tak więc jego poczucie nieprzystawania musiało mieć głębsze uzasadnienie. A przez zwykłe uświadomienie mu, że był dla mnie kimś bardzo ważnym w sensie bardzo osobistym, wyciągnęłam jego niepewność na powierzchnię. Wyzwolenie kobiet było na pewno ważne, ale wydało mi się, że równie ważne byłoby wyzwolenie mężczyzn. Istotnie, gdyby mężczyźni stali się bardziej wolni w tym, kim naprawdę są, nie mieliby aż takiej potrzeby ujarzmiania kobiet w swoim życiu do takiego stopnia. Być może w moim przypadku, ponieważ byłam tak bardzo odporna na ujarzmienie, dałoby im to prawdziwe poczucie równości. Jeśli w związku coś przeszkadzało prawdziwej równości, kończyło się to zawsze rozpadem. A jak mężczyzna może czuć się równym, jeśli nie wierzy, że jest wart pokochania? Nic nie wiedziałam o matce Gerry'ego, ale na dłuższą metę to nie ma znaczenia. Prawdziwe pytanie odnosiło się do tego, co teraz myśli o sobie. Chyba to jest właśnie pytanie dla każdego z nas. Zaczęłam sobie uświadamiać, z nowej perspektywy, że samorealizacja jest najbardziej bolesnym, ale i najważniejszym zadaniem ze wszystkich. Nikt z nas nie odczuwa dostatecznej pełni i miłości do siebie samego, żeby zrozumieć, że nasza własna tożsamość jest odpowiedzią na potrzebę szczęśliwego spełnienia. Pełny związek z samym sobą jest tym, czego w istocie najbardziej potrzebujemy. Może o tym prawdziwym problemie w kategoriach ludzkich bądź kosmicznych usiłowali powiedzieć Mojżesz i Chrystus, i Budda, i Pitagoras, i Platon, i wszyscy mędrcy religii i filozofii w ciągu stuleci. Poznaj siebie, a ta prawda cię wyzwoli. Przypuśćmy, że jedna ze ścieżek wiodących do zrozumienia, czym jest naprawdę każdy z nas, prowadzi przez wiedzę, kim mogliśmy być w poprzednich wcieleniach. Istnieje wiele przypadków, kiedy psychiatria po prostu nie była zdolna do zejścia w głąb na tyle, żeby dotrzeć do korzeni indywidualnego zaburzenia. Może udałoby się to przy zrozumieniu dawnych wcieleń? Jeśli nasze matki, ojcowie i doświadczenia dzieciństwa w obecnym życiu ukształtowały i uwarunkowały nasz obecny stosunek do życia i rzeczywistości, czemu jeszcze dawniejsze doświadczenia nie miałyby dotykać nas w taki sam sposób?
Pamiętam rozmowę z Paddychajewskim, przed jego śmiercią, opowieści, którą właśnie pisał, odmienne stany. Przeprowadził rozległe badania naukowe na ten temat i mówił, że każda ludzka istota nosi zamknięte w swojej pamięci komórkowej całe doświadczenie rasy ludzkiej od początku stworzenia. Mam wrażenie, że mój umysł podążał tym samym tropem. Jaka istniała różnica między przywoływaniem pamięci komórkowej od początku czasów a przywoływaniem poprzednich wcieleń? Z pewnością jedna forma pamięci była co najmniej tak samo niezwykła jak druga. Zastanawiałam się, jeśli bym istotnie mogła znać Grego w innym życiu i gdybym rzeczywiście go znała, jaka była nasza karma, że nasz obecny związek napotykał na tyle przeszkód. I obawiałam się, czy teraz traktujemy go we właściwy sposób. Zadzwoniłam do CAT i powiedziałam, że wyjeżdżam do Sztokholmu. Dała mi adres i telefon medium, a ja powiedziałam, że je odszukam. Czas życia może być potrzebny do osiągnięcia cnót, które zrównoważą błędy popełnione w innym życiu. Cnoty, które rozwijają się powoli w każdym z nas, są niewidzialnymi więzami, łączącymi ze sobą wszystkie nasze wcielenia, które pamięta jedynie duch, ponieważ materia nie posiada pamięci spraw duchowych. Honoré de Balzac, Serafita. Byłam kilka razy w Sztokholmie jako turystka i zawsze to miejsce mnie intrygowała. Kiedy przyjeżdżałam, miasto leżało pod zwałami śniegu i wyglądało jak fantastyczna, nordycka widokówka. Przyjaciel, do którego zadzwoniłam, wyszedł po mnie na lotnisko. Była 7 wieczorem. Padał śnieg, a ja dziwiłam się, jak szybko zapada zmierzch podczas sławnych, szwedzkich zim. Poprzednio byłam jeden raz zimą w Sztokholmie i wtedy oddech zamarzał mi na twarzy. W tych czasach, pod koniec lat 50., Szwecja była czymś w rodzaju społecznej i politycznej zagadki dla każdego z nas, kto tylko niewiele słyszał o tym małym kraju, w którym głosowano za socjalizmem. Pamiętam chłodne przeciągi w sali, gdzie wręczano pokojowe nagrody Nobla i gdzie, jak mówiono, nie było żadnych honorowych miejsc ani nie honorowano różnic klasowych. Słyszałam, że był to kraj wolnej miłości i jeśli mąż albo żona chcieli spać z kimś innym, nikt na to nie zwracał uwagi. Ale będąc tam nauczyłam się, że obraz nie był całkiem prawdziwy i że wielu Szwedów uważało go za trudny do zniesienia, zwłaszcza szwedzkie kobiety. Były zasadniczo tak samo konserwatywne jak wszędzie na świecie. Nawet jeśli polityka rządu dopuszczała więcej zalegalizowanej wolności osobistej niż gdziekolwiek indziej. Byłam w Szwecji podczas festiwalu świateł zwanym Santa Lucia, który upamiętnia koniec długiego okresu mrocznych dni i początek powolnego zbliżania się kolejnego lata. Szwedzi żyli dla słońca i zdawało się, że zimuje on w ich myślach, póki nie przyjdzie naprawdę. Jakiś rodzaj zinstytucjonalizowanego przygnębienia nachodził mieszkańców Szwecji podczas zimowych miesięcy, czyli przez większość roku. Lato było zeszłego roku, w czwartek brzmiał ulubiony szwedzki dowcip. Zima w Szwecji z pewnością nie mogła rozjaśnić moich stosunków z Gerrym. Mój przyjaciel zaprosił mnie na obiad i po zjedzeniu ostryk i śledzi udałam się do hotelu, gdzie zarezerwował dla mnie niewielki apartament z widokiem na port. W saloniku była alkowa z oknem, a w sypialni podwójne łóżko. Wiedziałam, że będę tu szczęśliwa. Padłam na łóżko i około 4 godzin później obudziłam się z nudnościami. Wymiotowałam przez resztę nocy. To była jedna z ostryk. Słońce schowało się nazajutrz o 9 rano i dzień był odtąd pochmurny i trochę mglisty. Pokrywa lodowa w porcie po drugiej stronie ulicy była kruszoną co godzinę przez lodołamacz, podczas gdy szeregi ciężarówek zrzucały do zatoki zwały śniegu, zgarnięte tego ranka z ulic. Statki spacerowe uwięzły w lodzie, oczekując nadejścia wiosny. Zjadłam śniadanie i wyszłam na krótki spacer. Chciałam być na miejscu, kiedy zadzwoni Gerry, więc śpieszyłam się z powrotem. Śliski lud skłuł ulice miasta, ale Szwedzi nie mieli żadnych kłopotów pokonując zakręty i krzywe. Ja czułam się tak, jakbym miała przewrócić się na najbliższym skrzyżowaniu. Kiedy wróciłam do hotelu, kierowniczka odwiedziła mnie pytając, czy mam jakieś życzenia.
Poprosiwszy o suszarkę do włosów dostosowaną do napięcia w sieci oraz dodatkowy koc, zapewniłam, że będę się czuć doskonale. W hotelu istniało prywatne wyjście, gdzie można było przechodzić nie będąc zauważonym, a kierowniczka obiecała, że telefonistka zachowa dyskrecję wobec dziennikarzy. Czekałam w pokoju przez resztę dnia. Zadzwonił około 6:00. Hej. Hej. Jak się masz? Świetnie. Kiedy przyjechałaś? Wczoraj wieczorem. Wczoraj wieczorem. Myślałem, że przyjedziesz dzisiaj około 5:00. Nie odparłam, mówiłam ci, że będę 16:00. Och. Mogę przyjść. Pewnie. Jadłeś coś? Nie. Wejdę gdzieś po drodze. Przyjdź zaraz. Mam coś tutaj dla ciebie. W ten sposób będziesz tu prędzej. W porządku, do widzenia. Jego głos brzmiał bardziej zdecydowanie, jakby odzyskał panowanie nad sobą. Zostawiłam otwarte drzwi, żeby nie musiał czekać po zapukaniu. Przyszedł po pół godzinie. Wszedł w wielkich, futrzanych rękawicach. Wyobraziłam sobie, że takich właśnie nie lubiła jego żona, cały w bieli i zmęczony. Przeszłam przez pokój, żeby go uściskać, ale on skierował się prosto do okna i wyjrzał, żeby się rozeznać w położeniu mojego hotelu względem jego. Miał na sobie swój trench bez ciepłej podszewki, twaidowy garnitur, który oglądałam na nim jesienią, i skórzane buty na grubych, gumowych podeszwach. Moja babka stała się bardzo sławna, powiedział, ślizgając się na łyżwach po cienkim lodzie w podobnej zatoce, w spódniczce, która sięgała zaledwie parę cali za kolana. Cóż, powiedziałam, może ty zyskasz sławę ślizgając się po cienkim lodzie w spodniach. Uśmiechnął się. Podszedł do drugiego okna. Widzisz ten szereg świateł, które wyglądają jak wzniesiony penis? Tuż za nimi jest mój hotel. Wznoszący się szereg świateł wyglądał dla niego jak penis. Ciekawe. Stanęłam obok niego przy oknie. Odwrócił się i położył dłoń na mojej piersi. Zaprosiłam go, żeby usiadł. Zamówiłam dwa podwójne sandwicze Deckers Loop, które okazały się kanapkami z sałatą i pomidorem. Usiadł na sofie i zaczął wgryzać się w jeden ze swoich sandwiczy. Mówił o mających nastąpić cięciach budżetowych, o problemach związanych z koniecznością podniesienia podatków w roku elekcji i o amerykańskim dziennikarzu, z którym cały dzień rozmawiał. Zapytał, jak mi idą próby. Powiedziałam, że wkrótce się rozpoczną. Kiedy mówiłam, jego wzrok przesuwał się po mnie, po moich włosach, gestach, ubraniu, ciele. Ale mnie nie dotknął. Ja z kolei czułam się zbyt onieśmielona, żeby go dotknąć. Rozmawialiśmy dalej. O ludziach, uciekających na tratwach z Wietnamu, i o ile szczęśliwsi byliby we Francji, gdyby mogli dostać się do Europy. O Sihanouku w ONZ i o podziale wśród angielskiej lewicy na tle wietnamskiej inwazji w Kambodży? Unikaliśmy mówienia o nas, dopóki nie wymieniliśmy wszystkich poglądów. Położył się na sofie. Czułam, że jest wyczerpany i że trwa to od jakiegoś czasu. I czułam, że wie, iż moja świadomość jego wyczerpania wcale mi nie przeszkadza. Usiadłam tuż przy nim i pogłaskałam go po włosach. Nie opierał się. Położył głowę na oparciu sofy. Jego ręce spoczywały na brzuchu. Nie wyciągał ich po mnie. Pocałowałam go delikatnie w usta. Były jeszcze chłodne od zimna, panującego na zewnątrz. Uniósł głowę, odwrócił się ode mnie i powoli sięgnął po resztę kanapki. Czekałam, aż skończy. Położył się znów i westchnął. Słuchaj, powiedziałam, może zrobiłabym ci masaż. Nie musisz nic robić, tylko leżeć. Okej. Znienacka podniósł się i poszedł do sypialni. Odwrócił się i czekał, aż zdejmę mu płaszcz, koszulę i krawat. Próbowałam, ale nie mogłam rozwiązać krawata. Roześmiał się. Mówiłaś, zdaje się, że nie będę musiał nic robić. Rozwiązał go sam i stał z opuszczonymi rękami. Nie zrobiłam żadnego ruchu, żeby mu zdjąć spodnie. Obróciłam go, delikatnie popychając go twarzą w dół na łóżko. Sięgnęłam po krem albo lenę i zaczęłam nacierać mu plecy. Wzdychał z rozkoszy i wciągał pod siebie ramiona. Zdjęłam spodnie i sweter, żeby móc usiąść mu na plecach i zastosować z większą siłą technikę masażu, jakiej nauczyłam się w Japonii.
Moje paznokcie stanowiły pewien problem, więc użyłam nasady dłoni. Jego barki i ramiona były tak umięśnione, że moje dłonie nie dawały im rady, ale wzdychał głęboko. Wiesz, odezwał się, to mój pierwszy masaż w życiu. Wiedziałam, że mówi prawdę, niezależnie od tego, jak nieprawdopodobnie brzmiała. Ale było jeszcze tak wiele przyjemności, których Gerr nie znał. Jego skóra była chłodna. Wiedziałam, jak gorące muszą mu się wydawać moje dłonie. Masowałam mu kark, dopóki nie poczułam, że się odpręża. Nałożyłam na dłonie więcej kremu i przesunęłam się w dół, do grzbietu i talii. Zaczął prężyć się pode mną, a ja całowałam go w zabawie. Dalej ugniatałam jego grzbiet i talię. Sięgnął za siebie i objął mnie w talii. Wiedziałam, że jest za bardzo zmęczony, ale nie przestał. Otoczył mnie również drugą ręką. Cała scena wyglądała nierealnie. Mieliśmy doskonałą swobodę, żeby się kochać, ale on niejako chciał, żeby to stało się tak, jakby naprawdę się nie zdarzyło. Usiłowałam wywinąć mu się z rąk, masując go cały czas. Przyciągnął mnie do siebie, aż poczułam się wciśnięta w jego plecy, ściskając go nogami. Odwrócił się. Zanim pojęłam, co się dzieje, przycisnął mnie do siebie i zaczęliśmy się kochać. Trzymał mnie tak mocno w ramionach, że z trudem mogłam oddychać. Przyciągnął mnie jeszcze mocniej. Co chwila szeptałam, że go kocham. Jego jedyną odpowiedzią był oddech, jak podczas orgazmu. Po wszystkim odpoczął. Żadne z nas nie powiedziało ani słowa. Pozostał w tej pozycji, jakby już nigdy nie chciał się poruszyć. Nagle poczułam strach. Wstrząsnęłam się pod nim. Gerr, powiedziałam. Tak. Boję się. Chcę rozmawiać. Mówiąc to, wysunęłam się i położyłam obok niego. Patrzył chwilę w sufit, a potem, podparłszy się ramieniem, spojrzał mi głęboko w oczy. Myślałem o tym intensywnie każdego dnia, powiedział. Chcę postawić ten problem. Nie daję rozwiązania, bo żadnego nie osiągnąłem. Czułam, jak kurczy mi się żołądek. Kocham cię, powiedział. Kocham cię do głębi, ale połowa mnie opiera się temu. Podświadomie wycofuję się, bo wiem, że nie jestem dość silny, aby znosić konsekwencje naszego związku zarówno w sensie politycznym, jak i osobistym. Czuję, że znalazłem się z powodu tego związku jakby w dołku psychicznym i fizycznym i stało się dla mnie jasne, że nie jestem na to dość silny. Aż dotąd walczyłem z sobą, ale teraz widzę to jasno i chcę być wobec ciebie fair. Pogłaskał moje włosy i uśmiechnął się nieśmiało, prawie jak dziecko, które przyznaje się do winy. Proszę cię, nie głaszcz mnie i nie uśmiechaj się nieśmiało, powiedziałam. Po prostu potraktuj mnie poważnie i powiedz mi prawdę. Jego twarz spoważniała. Zrozumiał, chociaż nie znał mnie zbyt długo, że jestem bardziej poważna, niż kiedykolwiek w życiu. Głębiej zajrzał mi w oczy. Bez ciebie potrafię stłumić swoje uczucia, ale kiedy cię widzę, kocham twoją twarz, twoje włosy, kocham to, co do mnie mówisz, kocham cię dotykać. Kocham cię i kocham swoją miłość do ciebie. Wszystkie te uczucia wracają i nie mogę ich zwalczyć. Chciało mi się płakać. Wziął głębszy oddech. Nie rozumiem, dlaczego mnie kochasz. Subiektywnie sądzę, że tak, ale obiektywnie nie. Zaczekał, aż coś powiem. Nie rozumiesz, dlaczego cię kocham, czy że cię kocham? Nie rozumiem ani tego, ani tego. Tak więc, postawiłem problem, ciągnął, nie mówmy o tym więcej. Nie powiedziałam nic. Wydawał się przestraszony, że mógł dać mi sygnał do odejścia. Przykryjmy się, powiedziałam. Zrobiliśmy to. Nadal nic nie mówiłam. Zdecydował się kontynuować. Świat jest teraz wariackim miejscem. Chcę pomóc swojej partii i krajowi dotrwać do lepszego okresu, a pod względem politycznym nasz związek mógłby pozbawić mnie szansy w wyborach. Wiem, jak strasznie to brzmi, ale to prawda, a ja nie mogę tego zrobić swojej partii. Oni liczą na to, że ponownie wygram, a ja nie chcę utracić miejsca w parlamencie. Ale pod względem osobistym uznanie naszej miłości byłoby 3 razy trudniejsze dla mnie. Moja żona i dzieci okazały tyle cierpliwości w stosunku do mnie. W moim związku z nią nie ma gwałtownych uniesień miłosnych,
ale ona i one stały się stabilizującą siłą w moim życiu. Z powodów moralnych nie potrafię zrobić nic, co by je zraniło. Pracowałem prawie całe życie, zwykle do granic wyczerpania, a one to tolerowały. Rozumiesz, jak bardzo nie mogę tego moralnie zaakceptować. A nawet gdybym nie dbał o uczucia innych, to wiem, że nie mógłbym znieść własnych uczuć, gdybym je zranił. Nawet kiedy ci to mówię, czuję, że mówię z pustki, ale z tej pustki widzę rzeczy jasno. Obróciłam się pod kołdrą, oparłam się na ramieniu i popatrzyłam mu w twarz. Gerry, powiedz mi o czymś. Tak. Czuję, że przy swojej samotności odczuwasz, że powstrzymuje cię twoja rodzina. Czy to prawda? Tak odpowiedział, to również prawda, ale łączy nas ze sobą skomplikowany związek i może to dobrze, że mnie powstrzymują. Inaczej mógłbym stać się chwastem. Chwastem? Ten obraz samego siebie był tak nieodpowiedni. Czy chodziło mu o to, że gdyby był od nich wolny, przytłumiłby wszystko, co rośnie wokół niego? To właśnie robią chwasty. A może sądził, że po prostu zdziczałby i wyzbył się zasad bezrodzinnej dyscypliny? Ten obraz cały czas krążył mi po głowie. Przypominałam sobie, jakie wrażenie wywarło na mnie to, co przeczytałam, że nie ma nic takiego jak chwast. Jest jedynie roślina w niewłaściwym miejscu. Moja żona jest bardzo surowa i łatwo osądza innych, powiedział. Dlatego wiem, że nigdy nie zaakceptowałaby naszego związku. Nigdy nie mogłem zrozumieć tej cechy, ale jest ona bardzo silna. Jest monopolistką. Rządzi rodziną żelazną ręką. Żelazną ręką? Tak. I myślę, że tak jest dobrze. Ale byłaby bardzo surowa, osądzając moją potrzebę bycia z tobą. Wyrzuty sumienia, jakie zaczęłam odczuwać, raptownie zniknęły. Ale jeśli nie chcesz być wobec niej, jak to nazywasz, niemoralny, to dlaczego przyjmujesz jej niemoralność względem ciebie? Nie sądzę, żeby była niemoralna. No to czym jest moralność? Czy nie jest niemoralne bezlitosne osądzanie kogoś, kogo się kocha? Ale oni są tak dobrzy i cierpliwi. Nie mogę teraz ich zranić. Usiłowałam przyjąć to, co mówił, zwłaszcza że nie prosiłam go o żadne obietnice. Posłuchaj, kochanie, nikt ci nie sugeruje, żebyś cokolwiek robił. Ja z pewnością nie. Proszę, zrozum, że bardziej mnie interesuje to, co myślisz, że robisz. Co przez to rozumiesz? Zapytał. Czy przyszło ci do głowy, że jesteś przerażony perspektywą nagłej nowej wolności? Co masz na myśli? A więc, wyrwanie się na wolność niesie za sobą wiele bólu i odpowiedzialności. Może byłeś na to gotowy, kiedy mnie spotkałeś, ale tylko do pewnego stopnia. I może słusznie wracasz do swojego dołka, żeby uniknąć tego jeszcze przez chwilę. Nowa wolność dla ciebie może oznaczać lepszy związek również z twoją rodziną. Pobladł. Nie wiem. Może jesteś w swoim dołku, ponieważ mógłby cię przerazić twój własny potencjał. Czuję, jakbym zakochała się w twoim potencjale, a ty jesteś nim przerażony. Nic nie odpowiedział. Odezwałam się, chyba muszę cię zapytać, prawda? O co zapytać? Czy mógłbyś się beze mnie obejść? Czy chcesz obejść się beze mnie? Jego twarz miała wyraz bólu i przygnębienia. Czekałam na jego odpowiedź, drżąc wewnętrznie, ponieważ trwało to tak długo i dlatego, że czynił nadludzki wysiłek, żeby być uczciwym. Nie wiem, powiedział, przypuszczam, że musiałbym odpowiedzieć tak. Mógłbym zrezygnować ze swoich uczuć i powrócić do samotności, o której wiesz. Tak, chyba mógłbym. Byłam wewnętrznie roztrzęsiona. Wydawało mi się, że teraz najlepiej postąpiłabym, ułatwiając mu decyzję i odchodząc, ponieważ mnie kochał. Powstrzymałam łzy. Co powinnam zrobić? Zapytałam. Nie wiem, czy mogłabym znieść to, że zostawię cię tak samotnym, nie mówiąc już o mnie. Tak, powiedział, będę czuł się samotny, kiedy mnie opuścisz. Ale jeśli nie możesz zrozumieć, że cię tak bardzo kocham, to jak możesz zrozumieć, jak ty mnie kochasz? Gdybyś bardziej kochał siebie, byłbyś swobodniejszy, kochając mnie i innych. Jego twarz wyrażała zaciekawienie. Nie rozumiem tego, powiedział. Chodzi mi o to, że musisz najpierw pokochać siebie samego,
zanim pokochasz kogoś innego. Nadal nie rozumiem, odparł. To tak, jakbyś poświęcił całe życie pomagając innym, w kompletnej nieświadomości, że nie uczyniłeś nic, żeby pomóc sobie. Wstał z łóżka. To znaczy, że nie chcesz już o tym dyskutować? Spytałam. Roześmiał się i bojaźliwie położył się przy mojej twarzy. Ale istnieje granica tego, jak wiele mogę wziąć. Ty jesteś bardzo silna. Cierpliwa jest lepszym słowem. Ale ty liczysz na cierpliwość, bo inaczej nie byłbyś tutaj. Usiadł obok mnie i powiedział: w porządku, widzę tu trzy rozwiązania. Jedno, kontynuować to oszustwo polityczne i osobiste. Dwa, przyjąć twoje rozwiązanie. I zaczekaj. Jakie jest moje rozwiązanie? Rozwiązanie, które sugerowałaś przed chwilą. Wiesz, nie mógł nawet tego wymówić, zostaw mnie i odejdź. A trzecie, zastanowić się nad tym jeszcze chwilę. Właśnie teraz się zastanawiamy, czyż nie? Roześmiał się. No, co najmniej naprawdę o tym mówimy, powiedział. Wyjrzał oknem. Wiesz, powiedział, to najdłuższa osobista rozmowa, jaką kiedykolwiek miałem. Myślę, że się mylisz. Myślę, że to jedyna osobista rozmowa, jaką miałeś. Prawda? Tak. Spojrzeliśmy na siebie. Posłuchaj, powiedziałam, nie chcę rozbijać twojego małżeństwa ani nie chcę rozbijać twojej politycznej kariery. Ale też nie podoba mi się uczestniczenie w dowolnym oszustwie, czy jest ono polityczne, osobiste czy jakiekolwiek inne. Wiem, odparł. Co do rozwiązania, byłabym szczęśliwa, gdybyś ty był swobodniejszy będąc ze mną, to wszystko. Pod tym warunkiem możemy kupić jeszcze trochę czasu. O.k. Odpowiedział, rozumiem. Spróbuję być bardziej swobodny, jeśli pociągniesz to oszustwo trochę dłużej. O.k. Umowa stoi, powiedziałam, ale jeszcze jedno. Masz rację, że istnieje granica mojej cierpliwości, ale istnieje też granica tego, jak dalece ty powinieneś być, fair. Proszę, przestań być taki uczciwy i po prostu ciesz się ze mną, a ja przestanę być tak cierpliwa. W porządku, roześmiał się. Przewrócił oczyma i potrząsnął głową w żartobliwie udawanej rozpaczy. Był cudownym rozmówcą, żadnej wrogości, żadnego zniechęcenia, żadnego sprzeczania się, jedynie głębokie i zdecydowane pragnienie zrozumienia tego, co działo się między nami. Ubrał się i ja też. Powiedział, że ma spotkanie z młodzieżą w jakimś innym mieście i wróci do Sztokholmu dopiero pojutrze. Ale zobaczymy się, kiedy tylko wróci. Zgodziłam się na dalsze oszustwo, ale nie chciałam wspominać prawdziwej i rzeczywistej niemoralności, jakiej się dopuszczał, ukrywając to przed żoną od prawie roku. I nie wspominałam, że podejrzewam, co najbardziej by go niepokoiło, gdyby wiedziała o nas, osądziłaby go bezlitośnie publicznie, co nie tylko odebrałoby mu szansę w wyborach, ale pozbawiło wszelkich złudzeń, co do jej prawdziwej moralności. Albo niemoralności. Zaprowadziłam go do prywatnego wyjścia, pokazując mu gdzie przekręcić klucz i obserwowałam, jak oddala się w śniegu, mrucząc coś o nocnym stróżu, który mógłby go rozpoznać. Wtedy przypominałam sobie coś, co mi powiedział i co było dla mnie zbyt skomplikowane. Lubię być podziwiany, mówił, ale nie przez tych ludzi, którzy coś dla mnie znaczą. Myślałam o tym całą noc, próbując zasnąć. Bycie podziwianym przez ludzi, na których ci zależy, niesie ze sobą odpowiedzialność za sprostanie temu. To więcej niż publiczny wizerunek, to wymaga istotnych zalet, które wytrzymają próby analizy i ciągłej obserwacji przez pewien okres. Większość ludzi, jak się wydaje, nie dopuszcza do bliskich, osobistych kontaktów z sobą. Budzą one zbyt wiele niepokoju, są zbyt trudne do zniesienia. Może przez parę dni, ale na dłuższą metę stają się zbyt groźne. Ironia polega na tym, że wszyscy szukamy miłości. Życie mija nam na poszukiwaniu kogoś drugiego, z kim moglibyśmy ją dzielić. A kiedy znajdujemy już kogoś, kto potrafiłby spełnić to pragnienie, wycofujemy się. Sądzę, że nieśmiertelność jest przechodzeniem duszy przez wiele wcieleń albo doświadczeń, a te, które są naprawdę przeżyte, wykorzystane i przemyślane, pomagają w następnych. Każde staje się bogatsze, szczęśliwsze i wznioślejsze, niosąc ze sobą tylko prawdziwe przypomnienie tego, które wydarzyło się wcześniej.
Louisa Majalcott, listy nie widziałam się z Gerrym przez następne 3 dni. W tym czasie siedziałam w swoim pokoju hotelowym i rozmyślałam. Spałam 4 godziny na dobę. Wychodziłam na mroźne spacery w śniegu, ale nie dbałam o zimno. Przemierzyłam w myślach całe życie. Przeczytałam niektóre z książek kupionych w Bodhitre, zwłaszcza o Edgarze Cajce. A potem wyciągnęłam adres i numer telefonu szwedzkiego medium, które transmitowało Ambresa. Zadzwoniłam do przyjaciela, z którym spotkałam się na lotnisku po przyjeździe. Lars i jego żona pracowali w reklamie, należeli do wyższej klasy średniej, chociaż Szwedzi niechętnie przyznają, że nadal ich społeczeństwo jest klasowe. Poznałam ich podczas wycieczki do Sztokholmu kilka lat wcześniej. Podczas tamtego spotkania na lotnisku byli bardzo dyskretni i nie wypytywali o powód obecnego przyjazdu do Sztokholmu. Gawędziliśmy chwilę przez telefon i wtedy właśnie wspominałam, że czytałam kilka metafizycznych książek, zwłaszcza na temat mediumistycznych relacji Edgara Cajcea. Ach, tak powiedział Lars Edgar Cajce. Znam cokolwiek z jego prac. Był wyjątkowo przenikliwy. Trochę mnie zaskoczyło, że Edgar Cajce był znany w Szwecji, podczas gdy ja w Ameryce wiedziałam o nim dopiero od niedawna. To dziwne i jakby nieprzypadkowe, że o nim wspomniałaś, ciągnął Lars, ponieważ właśnie dziś wieczorem idziemy na seans parapsychiczny z pewnym szwedzkim medium. Chciałabyś pójść z nami i poznać istotę duchową? Medium? Powiedziałam. Lars, ty masz zamiar spotkać się z istotą duchową? Tak, odpowiedział po prostu. Jak się nazywa? Spytałam. Ambros odpowiedział. Tak, delikatnie mówiąc, i mnie nie umknęła ta zbieżność. Kartkowałam książkę Cajca podczas rozmowy. Teraz zamknęłam ją zdecydowanie i powiedziałam tak, bardzo chcę pójść. Ostatecznie byłam w Szwecji z innego powodu niż Gerry. Sprawy zaczęły przybierać interesujący obrót. Byłam już gotowa, kiedy Lars i Birgitta przyszli po mnie kilka godzin później. Nie pytali, co robiłam od chwili przyjazdu, więc pośpieszyłam sama z wyjaśnieniem, że mam pomysł na nową książkę. Spędzam czas z dala od swojego rozgorączkowanego życia w Ameryce i potrzebuję ciszy i spokoju pośród szwedzkiej zimy. Chyba przyjęli moje wyjaśnienie, ale Szwedzi rzadko uzewnętrzniają uczucia. Jechaliśmy w kierunku przedmieść Sztokholmu, gdzie mieszkało medium ze swoją żoną. Powiedzieli mi, że nazwisko medium brzmiało Sturm Johansson, a jego żony Turit. Istota duchowa przemawiająca przez Sturę zaczynała być sławna w całej Szwecji. Wielu ludzi przychodzi na sesję nauk Ambresa, powiedział Lars, ponieważ on wielu pomaga swoimi diagnozami lekarskimi. Co masz na myśli? Zapytałam, pamiętając, że to, co przekazywał Cajce, było prawie tym samym. Och, odparł Lars, ludzie przyjeżdżają z całej Szwecji z najrozmaitszymi potrzebami. Jedni cierpią z powodu chronicznych schorzeń, inni mają nieuleczalne choroby, inni problemy psychologiczne, jeszcze inni po prostu pytają, skąd pochodzi ludzkość i dokąd zmierzamy. I Ambres potrafi udzielić na to wszystko odpowiedzi. Cóż, powiedział Lars, jeśli ludzie skrupulatnie przestrzegają jego wszystkich wskazań, zazwyczaj znajdują pewną ulgę. Większość jego pouczeń dotyczy zrozumienia siły, którą każdy posiada w sobie, a która umożliwia poznanie wszystkiego, jeśli tylko ją rozpoznamy i zawierzymy jej. A jeśli ktoś cierpi na nieuleczalny nowotwór, czy Ambros potrafi spowodować jego remisję? Nie, powiedział Ambres, nie powoduje jego cofnięcia. Pomaga każdemu wejść umysłowo i duchowo na właściwą drogę, żeby ludzie mogli sami spróbować tego dokonać albo przynajmniej uporali się z problemami emocjonalnymi, jakie się z tym wiążą. Jest to zasadniczo podejście holistyczne i duchowe. Czy to działa? Zapytałam. Cóż, odparł Lars, podstawą nauczania Ambresa jest stworzenie w nas przeświadczenia, że posiadamy siłę i wiedzę, aby stać się kimkolwiek chcemy. Że to my mamy pewne możliwości i wiedzę, których nie jesteśmy świadomi. Naucza, że nasza pozytywna energia jest olbrzymia, taka sama jak jego, tyle że on, jako istota duchowa pozbawiona obecnie ciała, wie o tym, a my nie wiemy. No a czym jest naprawdę istota duchowa? Nie całkiem rozumiem. Wszyscy jesteśmy bytami duchowymi, powiedział Lars.
Po prostu nie przyjmujemy tego do wiadomości. Jesteśmy duchowymi bytami, których energia obecnie znajduje się w fizycznym ciele, natomiast Ambres jest bytem duchowym, którego energia nie jest akurat w ciele. Oczywiście jest wysoko rozwinięty, ale my także jesteśmy. Różnica polega na tym, że w to nie wierzymy. Strzępy tego, co mówił Dawid, przelatywały przez mój umysł. Fragmenty i zdania z przeczytanych artykułów i książek tańczyły mi w głowie. Sai Baba w Indiach powiedział coś, co brzmiało tak samo. Podobnie mistrz duchowy Krishnamurti. Jesteśmy zdolni uczynić wszystko, mówili, a poznanie naszej niewidzialnej dla oka mocy duchowej przyspieszy nasze doskonalenie. A zatem odezwałam się do Larsa: ty i Birgitta naprawdę wierzycie, że autentyczna istota duchowa przemawia przez Sture Johanssona? Och, oczywiście, powiedziała Birgitta. Po pierwsze, jeśli nie jest on prawdziwą istotą duchową o wysoko rozwiniętej naturze, to Sture Johansson jest nie tylko wspaniałym aktorem, ale posiada w sobie informacje i środki, które uratowały życie wielu ludziom, fizycznie i psychicznie. Mówił też ludziom rzeczy tak bardzo osobiste, że trudno byłoby zrozumieć, skąd Sture miałby o nich wiedzieć. Nikt też nie wie, jak miałby czerpać z siebie wiedzę medyczną, którą wykorzystuje w diagnozach. Ale każda osoba musi mieć wiarę w siebie. Ambros przekazuje też informacje o dawnych wcieleniach, która okazuje się tak znajoma ludziom, że odnajdują w tym wpływ na życie, które prowadzą dzisiaj. Otworzyłam okno samochodu i głęboko odetchnęłam. Czy sądzisz, że jest możliwe skojarzenie informacji z poprzednich wcieleń z obecnymi związkami? Tak, odparł Lars, ale Ambres mocno podkreśla, że to życie jest najważniejsze, ponieważ w przeciwnym razie zostaniemy opętani przez przeszłość, zamiast koncentrować się na teraźniejszości. Czy zatem zawsze odpowiada na pytania o przeszłe życie? Nie, odpowiedziała Birgitta, nie zawsze. Często po zapoznaniu się z pytającym stwierdza, że o wiele bardziej konieczna jest ocena dnia dzisiejszego. Innym przekazuje całkiem obszerne relacje z poprzednich wcieleń. To zależy od człowieka. Siedziałam chwilę w milczeniu i słuchałam Larsa i Birgitty podających przykłady, jak pomocny okazał się Ambres w rozwiązaniu problemów i pytań, jakie dręczyły niektórych zwracających się do niego o pomoc ludzi. I innym, którzy przyszli ze zwykłej ciekawości, jak wygląda zjawisko transmisji duchowej. Słuchajcie, przerwałam, czy powiedzielibyście, że dzieje się wiele rzeczy tego rodzaju? Masz na myśli gdziekolwiek w świecie? Zapytał Lars. Czy tylko tutaj, w Szwecji? Nie wiem, powiedziałam, powiedzmy gdziekolwiek. Cóż, mamy wielu przyjaciół w Ameryce i Europie, którzy interesują się metafizyką spirytualną. I rzeczywiście, przekazywanie istot duchowych poprzez trans staje się rzeczą coraz bardziej powszechną. To zupełnie tak, jakbyśmy zbliżając się do końca tego tysiąclecia otrzymywali coraz więcej pomocy duchowej, o ile tylko potrafimy z niej skorzystać. Dobrze. Czy niektóre z tych mediów transowych są fałszywe? Chodzi mi o to, jak możecie określić różnicę między takim, które udaje, a takim, które rzeczywiście jest w transie? Lars zastanawiał się nad tym, co powiedziałam, jakby nigdy nie brał pod uwagę takiej możliwości. Spojrzał na Birgittę. Oboje wzruszyli ramionami. Nie wiemy, odpowiedział. Przypuszczam, że kiedy się to zdarza, to można stwierdzić, czy jest fałszywe. Przekazywany materiał jest zwykle zbyt skomplikowany lub zbyt osobisty, żeby medium mogło to udawać. W każdym razie na pewno byłabyś w stanie określić różnicę na podstawie otrzymanych rezultatów. Nigdy nie spotkaliśmy się z oszustwem, dlatego naprawdę nie wiemy. Czy wielu waszych współpracowników z agencji reklamowej ma z tym coś wspólnego? Spytałam. Tylko kilku, odpowiedział po prostu Lars, ci, którzy interesują się rozwojem duchowym. Staramy się ukrywać to przed ludźmi, którzy nie chcą być przynajmniej otwarci, ale jest wielu, z którymi blisko się zaprzyjaźniliśmy. Ludzie poszukujący własnego duchowego zrozumienia stają się tymi, z którymi możemy się naprawdę porozumieć. Inni są tylko kolegami. Wydają się raczej żyć na powierzchni życia niż wewnątrz niego. Zaczerpnęłam kolejny łyk czystego powietrza szwedzkiej zimy. A Sture Johansson? Jaki jest jako człowiek,
kiedy nie działa jako medium? Stura jest stolarzem, wyjaśnił Lars, i zupełnie nie interesuje się światem duchowym. Więc dlaczego woli być medium, zamiast w tym czasie robić półki albo coś takiego? Spytałam. Lars roześmiał się, aż samochód podskoczył na oblodzonej sztokholmskiej ulicy. Nie odpowiedział, mówi, że jeśli to pomaga ludziom, to on gotów jest oddać się temu całkowicie. To człowiek dobry do szpiku kości. Prosty, ale naprawdę dobry człowiek. A jak brzmi głos Ambresa w porównaniu z głosem Sture? Niekiedy trudno zrozumieć język Ambresa, powiedział Lars, ponieważ jest to archaiczny szwedzki, coś takiego, jak dla ciebie biblijna angielszczyzna. Jego sposób wyrażania jest całkowicie różny od języka Sture, a nawet różny od współczesnego języka szwedzkiego. Ambres mówi, że nie ma takiego języka, który mógłby wyrazić wiedzę, jaką chciałby nam przekazać. Co masz na myśli? No cóż, odparł, kiedy próbuje pouczyć nas o wymiarach czy pojęciach, o których dotąd nawet nie myśleliśmy. Mówi, że każdy język sam w sobie stanowi ograniczenie. Przepraszam, powiedziałam grzecznie, ale w moim głosie musiała zabrzmieć wątpliwość, czy zechciałbyś wyrażać się jaśniej? Lars przytaknął. Nasze języki mówione i pisane, powiedział, opisują w rzeczywistości tylko te wymiary, które odbiera naszych pięć zmysłów. Nasz świat fizyczny. Teraz dopiero zaczynamy dzięki postępom astrofizyki i psychodynamiki rozumieć, że musimy rozwinąć nasz język, tak by objął światy dla nas niewidzialne. Krok po kroku zaczynamy odbierać ekscytujące wymiary tego, co w uproszczony, a nieraz sarkastyczny sposób nazywamy światem metafizycznym. Dlatego Ambres niekiedy ma trudności, pomagając nam zrozumieć życie z niefizycznego punktu widzenia. Zamknęłam oczy podczas jazdy, zastanawiając się, co też mogłoby nie być fizyczne. Odkryłam, że od chwili wdania się w dyskusję o metafizyce i słysząc ludzi używających takich słów jak okultyzm, płaszczyzna astralna, wibracje kosmiczne, pamięć eteryczna, dusza, Bóg, standardowego słownika tej dziedziny, starego jak świat, reagowałam nerwowym żartem, sarkastycznym śmiechem, podejrzliwością lub całkowitym odrzuceniem. Tym razem nie było inaczej. Jakkolwiek chciałam wiedzieć więcej, chciałam doświadczyć samego medium. Lars kontynuował, podczas gdy ja miałam nadal zamknięte oczy. Każda nauka ma własne słownictwo, zwykle niezrozumiałe dla laika, nie mówiąc o jej tajemnicach, dziwach i cudach, które przyjmujemy na wiarę. To samo odnosi się do wszystkich religii. Akceptujemy cuda nauki, nie rozumiejąc ich naprawdę, i akceptujemy cuda religijne na wiarę. Zastanawiam się, dlaczego my, w świecie zachodnim, mamy tyle trudności z całą koncepcją doświadczenia i myślenia, popularnie nazywaną okultyzmem. Otworzyłam oczy. Ponieważ, powiedziałam, kiedy myślisz o okultyzmie, to myślisz o ciemnych siłach, Rosemary z Baby i podobnych rzeczach. To budzi strach. Duchy zmarłych i inne takie nie są zbyt wesołe, nieprawda? Lars parsknął śmiechem. Racja, powiedział, wielu zajmowało się okultyzmem, skupiając się na ciemnej stronie świata metafizycznego. Ale jasna strona jest nieodparcie piękna. Możesz wziąć cokolwiek w naturze i skupić się na stronie negatywnej, ale pozytywne piękno tej rzeczy może odmienić twoje życie. Podniosłam wzrok. To pewne, siedziałam w samochodze, w Sztokholmie, z ludźmi, którzy mówili zupełnie jak Dawid na Manhattanie i Cat w Calabasas, w Kalifornii. Czy to rozprzestrzeniło się na cały świat? Jak gdyby słysząc moje myśli, Lars powiedział, miliony ludzi na całym świecie tak się interesują tymi sprawami, że utrzymują cały przemysł wydawniczy, kursy, szkoły, nauczycieli i literaturę wszelkiego rodzaju poświęconą metafizycznemu wymiarowi życia. Nie nazwałbym jednak tego okultyzmem. Nazwałbym to zainteresowaniem duchowym wymiarem życia. Lars i Birgitta zaczęli mówić jednocześnie. Ponownie podkreślali, jak cudownie zajmujące stały się ich duchowe zainteresowania. Mówili, że uczyniło ich to szczęśliwszymi i bardziej kochającymi ludźmi. W trakcie wielu sesji z Ambresem pozyskali wielu nowych przyjaciół, którzy również uwierzyli w to samo. I zdawali się nie mieć cienia wątpliwości, że Ambres jest życzliwą istotą duchową, przemawiającą z płaszczyzny astralnej. Nie chciałam okazywać braku szacunku,
Ale zapytałam jeszcze raz, czy szczerze wierzycie, że Abres jest prawdziwą istotą duchową? Lars uśmiechał się cierpliwie, a Birgitta zwróciła się do mnie. Jest prawie niemożliwe wyjaśnienie tego komuś, kto nie jest otwarty przynajmniej na założenie możliwości takich zjawisk. W zamyśleniu patrzyłam na krajobraz przedmieść Sztokholmu. Zastanawiałam się, ilu Szwedów, w swoich malowniczych domkach, oddaje się poszukiwaniom duchowym. Każdy zakątek, każdy dom, każde drzewo wyglądało jak z zimowej widokówki. Skórzana tapicerka Volvo Larsa wydzielała delikatny, świeży zapach. Sprawiało to wrażenie wygody, nowoczesności i wykwintnej prostoty. Pomyślałam o szwedzkich domach, nowoczesnych i czystych, urządzonych bez ekstrawagancji, ale oddających osobowość właścicieli. Szwedzi mieli swoje problemy, ale wydawali się zmierzać w XXI wiek z przemyślaną równowagą socjalizmu i demokracji. Zastanawiałam się, czy nadal będą tak postępować z upływem czasu. Zastanawiałam się, jak silne i głębokie były ich zainteresowania duchowe. Było dla mnie znaczącym faktem, że energiczny, odnoszący sukcesy agent reklamowy wiózł mnie na seans spirytystyczny z udziałem medium. Około 10 mil za Sztokholmem znaleźliśmy się w czymś w rodzaju spokojnej dzielnicy rezydencjalnej. Staroświeckie lampy stały na każdym rogu. Piaskownice i ich ustawki ozdabiały rzędy budynków o identycznej architekturze, ale w jakiś sposób zindywidualizowanych przez skrzynki z kwiatami, śniegowe bałwany i ozdoby będące dziełem mieszkających tu rodzin. Lars zatrzymał samochód. Wysiadłam, rozejrzałam się po okolicy pełnej identycznych domów. Wiecie, powiedziałam, prawdopodobnie co najmniej raz na tydzień wchodziłabym tu do cudzej posiadłości. To zmusza was do uważniejszego przyglądania się indywidualnym cechom każdego domu, żeby nie popełniać błędów. Lars uśmiechnął się. Razem z Birgittą wprowadzili mnie do jednego z domów i zadzwonili do drzwi. Ze środka dał się słyszeć wesoły kobiecy głos i wkrótce korpulentna, rumiana kobieta otworzyła drzwi i powitała nas potokiem słów po szwedzku. To jest Turit, powiedział Lars. Przeprasza, że nie mówi po angielsku. Zna twoje filmy i jest bardzo szczęśliwa, że chcesz poznać Ambresa. Turit zaprowadziła nas do salonu, który wyglądał jak szwedzka wersja małej rezydencji w Dolinie San Fernando. Niska, nowoczesna kanapa, regały na książki, lampa w stylu Tiffany'ego wisząca nad prostym drewnianym stolikiem do kawy o nowoczesnym wyglądzie. Jacyś ludzie siedzieli wokół stolika. Rozrośnięty zielony bluszcz zwieszał się z doniczek, z której wykonał wszystkie te meble, objaśnił Lars. Korzystając z pomocy Larsa jako tłumacza, Turit przedstawiła mnie swoim pozostałym przyjaciołom jako Schirley. Ani razu nie wymieniła mojego nazwiska. Po wstępnych uprzejmościach u drzwi frontowych, nie wydawało się to mieć dla niej znaczenia. Z której odpoczywa, powiedziała. Za chwilę wyjdzie z sypialni. Zaprosiła nas, żebyśmy usiedli, i zaproponowała piwo i ser, rozstawiony na ręcznie wykonanym stoliku do kawy. Nasza trójka sięgnęła po ser i szwedzkie krakersy. Z której i Turit obecnie poświęcili życie komunikacji duchowej, powiedział Lars. Turit obawia się, że z której wyczerpie swoją energię w rezultacie transów, ale chcą pomóc tylu ludziom, ilu można. Dlaczego? Zapytałam. Czy to znaczy, że z której całkowicie zarzucił swoje normalne zajęcie jako stolarz? Prawie. Dobrze, w takim razie skąd biorą pieniądze na życie? Ludzie dają to, co uważają za stosowną nagrodę za przekazane nauki. A więc to był ów szwedzki stolarz, który nagle odkrył głos duchowy, przemawiający przez niego i porzucił normalne życie i zawód, żeby pomagać ludziom poprzez uczynienie z siebie instrumentu porozumiewania się z istotą duchową, zupełnie jak Edgar Cayce. Czy coś podobnego przydarzyło się Mojżeszowi, Abrahamowi i paru innym prorokom, o których mówi Biblia? Czy te same co wtedy wzorce powielane są dzisiaj, tyle że we współczesnych kategoriach? Dlaczego oni to robią, Lars? Zapytałam. Oni tego nie wiedzą. Po prostu czują, że muszą. Są świadomi, że świat idzie ku gorszemu i czują, że jest to jakiś sposób uzyskania wiedzy duchowej, która powstrzyma ludzkość na tej drodze. W gruncie rzeczy,
Ja czuję to samo. Słuchamy tego, co mówi Ambres i to zmienia sposób, w jaki odnosimy się do własnego życia. Mogę podjąć bardziej pozytywne i szlachetne decyzje, jeśli więcej wiem o swoim celu jako ludzkiej istoty. Pozostali rozmawiali po cichu, jedząc ser i popijając piwo. Niektórzy omawiali zdarzenia ze swego życia. Inni dyskutowali o prawdach duchowych, których, jak mówili, nie rozumieli do końca. Podniosłam wzrok. Sture wszedł cicho do pokoju. Miał około 5 stóp i 9 cali wzrostu, był solidnej budowy ciała, miał ciężki chód i spokojny głos. Wydawał się bardzo nieśmiały, ale kiedy Lars mnie przedstawiał, mocno uścisnął mi dłoń. Pozdrowił mnie po szwedzku. Jego twarz miała wyjątkowo miły wyraz. Był w wieku około 35 lat. Stał przez chwilę, nieśmiało witając się z pozostałymi przyjaciółmi, dopóki Turit nie zadecydowała, że oboje powinni usiąść. Usiedli obok siebie na krzesłach o twardych oparciach. Turit postawiła przed sobą szklankę wody. Musimy zacząć natychmiast, usprawiedliwiała się, bo mamy się jeszcze spotkać z innymi. Łagodnym ruchem zgasiła światło i zapaliła świecę na stoliku do kawy na środku pokoju. Sture siedział spokojnie, najwidoczniej się odprężając. Pomedytujmy przez kilka chwil w milczeniu, poprosiła Turid. Wszyscy opuściliśmy głowy i czekaliśmy, aż Sture wprowadzi się w trans na tyle, żeby Ambres mógł przyjść przez niego. Siedząc w ciemności, rozpraszanej blaskiem świecy, zastanawiałam się, co by powiedział Gerry na mój widok. Przeszkadzało mi to, więc z rozmysłem koncentrowałam się na świecy. Nigdy nie lubiłam robić coś w grupie, zazwyczaj woląc robić to prywatnie, na swój sposób, we własnym rytmie. Ale z wielu przeczytanych przeze mnie książek wynikało, że energia zbiorowości działa na każdego korzystniej niż jego własna energia indywidualna. Oczywiście każdy aktor czy mówca zna energię publiczności. A każdy, kto kiedyś znalazł się wśród entuzjastycznej publiczności, musiał dzielić z nią zbiorowe uczucia. W gruncie rzeczy książki mówiły, że pozytywna energia zbiorowa jest silniejsza, intensywniejsza oraz bardziej dobroczynna i uzdrawiająca w dowolnym ludzkim działaniu, zgodnie z duchowym punktem widzenia. W tej chwili stawałam się świadoma poczucia jedności z innymi osobami w pokoju. Upłynęło około 5 minut w zupełnym milczeniu. Mój magnetofon szumiał cicho obok mnie. Lars usiadł tuż przy magnetofonie. Jeszcze raz mi przypomniał, że szybkie tłumaczenie z archaicznego szwedzkiego może być trudne. Powiedział, że będzie się starał nadążyć. Patrzyłam na Sturę. Siedział spokojnie, oddychając głęboko, lecz powoli. Zamknął oczy. Jego ręce leżały nieruchomo na udach. Ciemne, kręcone włosy były przycięte na tuszami. Świadomie skupiałam się na drobnych szczegółach. Po mniej więcej 15 minutach zaczął lekko drżeć. Drżeć, jakby przebiegały przez niego elektryczne impulsy. Turit ujęła go za rękę, jakby uziemiając go fizycznym dotykiem. Uśmiechała się. Lars szeptał prosto mi do ucha. Z powodu energii elektromagnetycznej duchowej istoty Ambresa, Sture potrzebuje ziemskiej energii Turit do neutralizacji swojego ciała. Dlatego muszą pracować razem. Ciało Sture nagle zesztywniało i usiadł wyprostowany. Otworzył oczy. Nagle wysunął do przodu głowę i obrócił ją energicznie w jedną stronę. Jego ciało przeszedł wstrząs, a kiedy się uspokoił, otworzył usta i powiedział coś po szwedzku gardłowym głosem. Ten głos w niczym nie przypominał głosu człowieka, którego dopiero co poznałam. Lars prawie zawisł na mnie i szeptał: Ambres mówi witajcie i jest szczęśliwy, że zebraliśmy się razem. Potwierdza swoją tożsamość i mówi nam o poziomie energii duchowej w tym pokoju. Nie wiem, co wtedy myślałam. Chciałam zatrzymać Larsa i spytać go, w jaki sposób Ambres mierzy te poziomy energii, ale zanim mogłam zadać jakiekolwiek pytanie, sesja przeszła w dialog między Ambresem a ludźmi, którzy przyszli uczyć się od niego. Lars tłumaczył tak szybko, jak potrafił. Szybko zdałam sobie sprawę, że większość z obecnych nie interesowała się tym, jak to się dzieje. Oni już zaakceptowali ten proces. Interesowali się tylko naukami udzielanymi przez Ambresa.
a z ich pytań nie wynikało, że interesuje ich informacja o poprzednich wcieleniach ani nawet o poziomach energii. Zadawali Ambresowi pytania o początek stworzenia. Lars próbował nadążać z tłumaczeniem. Ja próbowałam nadążać za wydarzeniami. Ambres mówił w szybkim, lecz starannie odmierzanym rytmie. Mówię, Ambres, ponieważ to dawało się odczuć jako Ambres. Odczuwałam jako pewne to, że Stury nie ma z tym nic wspólnego. Był tylko rodzajem telefonu, przez który mówiła istota duchowa. Istotnie mogłam czuć osobowość, humor, pradawny rytm myśli tej istoty, zwanej Ambresem. Gestykulował, śmiał się, robił skróty myślowe i pauzy dzięki własnej energii, a nie energii Stury. Przynajmniej tak to odczuwałam. Jego grzbiet był wyprostowany i usztywniony, zupełnie inny był zwykły sposób poruszania się tego człowieka, którego obserwowałam przed pół godziną. Lars tłumaczył skrótami zdań, jak Ambres opisuje Boga jako inteligencję. Opisywał pierwsze poruszenia boskiej myśli i stworzenie materii. Opisywał narodziny światów i światów wewnątrz innych światów, wszechświatów i wszechświatów wewnątrz wszechświatów. Opisywał miłość Boga do stworzenia i jego potrzebę odbierania miłości odbitej w uczuciu. Mówił o boskiej potrzebie stworzenia świata. Minęło około 2 godzin. Lars dalej tłumaczył, uogólniając. Ambros przeszedł od narodzin i upadku cywilizacji do stworzenia wielkiej piramidy, która zdawała się mieć duże znaczenie. Mówił o niej, jako o kamiennej bibliotece. W jakiś sposób czułam, że potrafiłabym wyobrazić sobie to, co mówił. Pozostałe osoby w pokoju zadawały pytania po szwedzku i Ambres stwierdził, że uświadamia sobie obecność innych istot w pokoju, które mówią tylko innym językiem, ale powiedział, że jest dawnym Szwedem i chociaż potrafił mówić innymi językami, to nie mógłby posługiwać się wygodnie tym instrumentem. Wyczerpywałoby to zanadto jego energię, ponieważ formowałby słowa w języku, którego zupełnie nie znał. Nawet podczas monumentalnej opowieści o początku stworzenia, ta istota Ambres zdawała się mieć całkiem ludzkie poczucie humoru. Zastanawiałam się, jak dawno temu musiał być człowiekiem i czy był nim w ogóle, ale ta sesja przerastała moje przyziemne pytania. Mogłam jedynie odczuć, że każda z obecnych osób była bardziej zaawansowana ode mnie. Usiadłam z powrotem i próbowałam chłonąć to, co się działo. Ambres Sture podniósł się i zaczął krążyć po pokoju. W niczym nie przypominał poznanego przez mnie Sture. Czasem śmiał się serdecznie i komentował dowcipem jakąś myśl. Podchodził do tablicy przytwierdzonej do ściany i rysował diagramy, figury geometryczne o znaczeniu kosmicznym i spirale w celu przedstawienia wizualnie swoich opisów. Zadawał pytania kierowane do całej grupy, jak nauczyciel prowadzący lekcje. Grupa zdradzała zaangażowanie i podniecenie, a niekiedy zamęt przy jakimś ważnym zagadnieniu, które on cierpliwie objaśniał jeszcze raz. Parę razy udzielił reprymendy komuś, kto najwidoczniej nie odrobił pracy domowej. Następnie znów usiadł obok Turit. Instrument traci swoją energię, powiedział Ambres. Musi teraz odzyskać siły. Powiedział, że ma nadzieję na następne spotkanie z nami. Dodał, że powinniśmy troszczyć się o siebie nawzajem. Potem odmówił modlitwę w swoim starodawnym języku, dziękując Bogu za możliwość służby. Sture trząsł się. Elektryczny ładunek, znany jako Ambres, widocznie opuszczał jego ciało. Turit szybko wsunęła szklankę z wodą w dłonie męża. Sture ją opróżnił. Powoli wrócił do własnej świadomości i wstał. Rozglądałam się, nie wiedząc co myśleć. Goście rozmawiali spokojnie o sobie samych, pytając mnie, czy dostatecznie rozumiem po szwedzku, żeby wiedzieć, o co tu chodziło, a ja powiedziałam, że tak, nie chcąc się przyznać, że potrzebowałabym czasu na zrozumienie samego procesu, a tym bardziej informacji. Ale oni chyba mnie zrozumieli i powiedzieli, że o ile raz to zaakceptuję, okaże się to dla mnie zbawienne. Zbawienne? Było tego dosyć, żeby dostać pomieszania zmysłów. Byłam zadowolona, że przynajmniej przeczytałam coś o Ceiceje przed przyjściem tutaj. Podeszłam do Sture. Dziękuję, powiedziałam. Mam nadzieję, że dobrze się pan czuje.
Nigdy nie oglądałam czegoś podobnego. Sture potrząsał moją dłonią, podczas gdy Lars tłumaczył. Wydawał się zmęczony, ale spokojny. Jego spojrzenie było jasne i ciepłe. Wyraził nadzieję, że nauczyłam się czegoś od Ambresa. Powiedział, że chciałby kiedyś sam z nim porozmawiać i wykonał przy tym lekki ruch, jakby sam również nie wiedział, o co w tym wszystkim chodzi. Uderzyła mnie jego szczera prostota. Turit objęła mnie ramieniem. Ambres jest wielkim nauczycielem, powiedziała. Jestem taka szczęśliwa słysząc go. Sture musi teraz odpocząć. Odprowadziła Larsa, Birgitę i mnie do drzwi i powiedziała, że możemy porozmawiać jutro, jeśli zechce. Powiedzieliśmy wszystkim dobranoc i wyszliśmy. Na zewnątrz padał śnieg. Bałwan w piaskownicy był teraz kanciastą bryłą, na nowo ukształtowaną przez świeży śnieg podczas snu dzieci z sąsiedztwa. Nasza trójka szła pod białym niebem do samochodu. Co o tym myślisz? Spytał Lars. Chciałam powiedzieć coś głębokiego. Chyba potrzebuję czasu na zastanowienie, urwałam. Wiesz, podjęłam, zaczynam czuć, że coś mnie tutaj prowadziło. Zbyt wiele wydarzeń ostatnio się nagromadziło, żebym miała jeszcze wierzyć w przypadek. Myślę, że było mi przeznaczone przyjechać do Sztokholmu. Lars i Birgitta uśmiechnęli się i poprowadzili mnie przez padający śnieg do wozu. Nie odzywaliśmy się do siebie. Potem, w drodze powrotnej do Sztokholmu, każde z nas pogrążyło się we własnych myślach. Zaczęłam zastanawiać się nad ciągiem koincydencji w swoim życiu. Byłam świadoma, że zaczynam odczuwać jakiś przedustanowiony plan, odsłaniający się zgodnie z moją własną świadomością i wolą zaakceptowania tego, do czego byłam już gotowa. Jak gdyby zdarzenia i wypadki były związane z moim na nie przyzwoleniem. Ich rozkład w czasie zależał ode mnie, ale ich nieuchronność była czymś ustalonym i przeznaczonym. Zaskakiwały mnie własne myśli. Nigdy nie wierzyłam w takie rzeczy. Ale seria zbiegów okoliczności w moim związku z Gerrym, sedno jego charakteru, określone przez przyziemne frustracje, rzeczywistość polityczną i przeszkody, które zbiegły się znów to słowo, z powoli zacieśniającą się przyjaźnią z Dawidem i zrozumieniem jego duchowego punktu widzenia, wszystko to potężnie wpływało na moją świadomość innych wymiarów. Wydawałam się sobie stojącym pośrodku obserwatorem dwóch rzeczywistości. I czułam, że powoli rozwijam w sobie zrozumienie obu punktów widzenia, które, jak sądziłam, reprezentowały dwoistość życia, coś podobnego do tego, na co wskazywał mój ojciec, ograniczoną rzeczywistość ziemską i kosmiczną rzeczywistość duchową. Możliwe, że obie były konieczne do ludzkiego szczęścia. Stawało się dla mnie coraz bardziej jasne, że nazywanie jednego punktu widzenia jedyną prawdziwą rzeczywistością było ograniczone, przesądne i prawdopodobnie błędne. Być może każda ludzka istota była umysłem, ciałem i duchem, co próbowali nam powiedzieć wielcy ludzie starożytności. To było ich dziedzictwo. Może musiałam ponownie je przyswoić. Pożegnałam Larsa i Birgitę i zapewniłam, że będę w kontakcie. Istnieje zasada, odporna na wszelkie dane, odporna na wszelkie argumenty, która niezawodnie utrzymuje człowieka w wiecznej ignorancji. Tą zasadą jest potępienie, zanim przystąpi się do badania. Herbert Spencer, kiedy weszłam do pokoju, właśnie dzwonił telefon. Podniosłam słuchawkę. Hej, powiedział Gerry. Jak się masz? Świetnie, odparłam. Przepraszam za kilka dni spóźnienia. W porządku. Wiem, że byłeś zajęty. Tak. Jak się czujesz? Jestem w raju o ośnieżonych drzewach. Tak, powiedziałam, za miastem musi być pięknie. Moja żona przyjechała z Londynu. Czułam, że brakuje mi oddechu. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Byłam sparaliżowana. Czy wiedział o jej zamiarze przyjazdu? Czy prosił, żeby przyjechała? Halo, odezwał się. Tak, jestem. A zatem? Powiedział, będę wolny później. Tak, oczywiście. Będę tutaj. Załamałam się. Byłam rozbita i wściekła. Czułam coś w rodzaju pustki w żołądku. Zastanawiałam się, czy Edgar Cajce albo Ambres znaleźliby na to receptę i spróbowali zmusić mój umysł do spokoju i duchowej perspektywy. Ja nie potrafiłam. Uznałam, że byliby bezradni,
kiedy przyszłoby im stawić czoła ziemskiej rzeczywistości. Zmuszałam się do szyderstwa z wulgarności moich myśli. Kiedy przyszedł Gerry, byłam odrętwiała. Nie mogłam rozmawiać. Kochaliśmy się, ale odczuwałam strach. Nie powiedział nic ani na temat obecności swojej żony, ani mojej reakcji. Ja też nic nie powiedziałam. Zapytał mnie, czy myślę, że jego włosy pachną perfumami. Odpowiedziałam, że wie o tym, iż nie używam żadnych, i to od miesięcy. Kiedy otworzyłam drzwi łazienki, żeby zobaczyć, czy mu czegoś nie potrzeba, zobaczyłam jego potężne ciało skulone w wannie w embrionalnej pozycji, zanurzone w wodzie i wyglądające jak przed narodzeniem. Wyjechał na następne 2 dni i 2 noce. Pisałam. Pisałam o wszystkim, co czułam. Pisałam, aż zaczęło mi się kręcić w głowie. Ponownie przeżywałam wszystko, co się wydarzyło. Pisałam, żeby to zrozumieć. Pisałam, żeby zdecydować, co robić. Próbowałam zebrać to, kim jestem, czego pragnę, co chcę robić z Gerrym albo bez niego. Pisałam, próbując zrozumieć siebie. Pisałam o własnym życiu, własnych myślach i własnych pytaniach. Pisałam całymi dniami. Kiedy dzwonił Gerry, odpowiadałam, że właśnie piszę. Mówił, że cieszy się, że coś robię. Pozwalało mu to czuć się mniej winnym z powodu niemożności spotykania się ze mną. Mówiłam mu, żeby się nie martwił. Że jestem taką osobą, która zawsze znajdzie sobie coś do roboty. Później miałam poczucie winy, że pisałam też i o nim, a nie powiedziałam mu tego. 6 wieczoru skończył pracę o 9:30, zadzwonił i powiedział, że chciał zobaczyć się ze mną, ale czuje, że powinien wrócić do domu, do żony. Odpowiedziałam, że to świetnie. Pisałam do późnej nocy, wstałam o 6 i zaczęłam znowu. W ogóle nie opuszczałam pokoju. Pisałam o swoich przeżyciach i uczuciach, coś w rodzaju rozszerzonego dziennika. Był to rodzaj rozmowy z samą sobą. Przyszedł następnego wieczoru. Jedliśmy i rozmawialiśmy. Zjadł kiwi i melon. Nosił cienki, turkusowy krawat, prezent otrzymany poprzedniego dnia w małym miasteczku, które odwiedził. Włosy opadały mu na czoło, kiedy gestykulował, tnąc rękami powietrze. Nie zrobiłam najmniejszego ruchu w jego kierunku. Przeszłam przez pokój, chcąc zrobić mu jeszcze herbaty. Podniósł się, zatrzymał mnie i przyciągnął do siebie. Cały czas stałam. Powoli i delikatnie całował moje oczy, podbródek, włosy i wreszcie usta. Otoczył mnie ramionami. Ja trzymałam swoje opuszczone wzdłuż ciała. Przytulił mnie. Nadal stałam. Z wyrazem wstydliwej pewności siebie poprowadził mnie do sypialni. Nie chciałam iść. Przejął inicjatywę, a ja nie byłam pewna, czy tego chcę. Położył mnie na łóżku i całował długo i mocno, jak gdyby eksperymentował z własnym prawem do wzięcia tego, czego chciał. Odpowiedziałam, ale bez namiętności. Ściągnął ze mnie gruby, wełniany sweter i poczuł pod spodem moje ciało. Jego dłonie przesuwały się po mnie. Rozpiął moje spodnie i ściągnął je. Jego ręce były wszędzie. Ujął moją głowę i odgarnął mi włosy. Kocham cię, powiedział. Nie odpowiedziałam. Powiedziałem, że cię kocham. Nie odpowiedziałam. Jakby pękła w nim tama, zaczął krzyczeć: kocham cię, kocham cię, kocham cię. Leżeliśmy, dopóki rzeczywistość nie wróciła na swoje miejsce. Usiadł, popatrzył na mnie, a potem w okno. Jego twarz wyglądała, jakby miała setki lat, jakby jego umysł wyciekł przez nią i spłynął po policzkach. Patrzył w dół, na mnie. O czym myślisz? Zapytał. Po raz pierwszy pytał, o czym ja myślę. Myślę o tym, jak to wszystko jest nierzeczywiste, odpowiedziałam. Siedziałam w tym pokoju, obserwując krążący lodołamacz, łamiący krę. Patrzyłam na 6 warstw śniegu na schodach. Nie jadłam nic oprócz szwedzkich sucharów z masłem. Pisałam i pisałam, aż do bólu w ręce. Stałam się tymi meblami, dywanem i chłodnym powietrzem. A teraz ty jesteś tutaj. Jesteś tutaj i to jest dla mnie tak nierealne. Może to, co robimy, jest czymś bardziej realnym, powiedział. Tak, odpowiedziałam, może. Potrząsnęłam głową,
żeby przywrócić samą siebie do normalności. Więc teraz powiedziałam, musisz powrócić do swojej nierzeczywistości. Wstał i poszedł pod prysznic. Zostałam w łóżku. Zawrócił i przyszedł do sypialni. Kocham cię, powiedział. Objęłam go. Dziękuję ci i odpowiedziałam. Dziękuję. Rozjaśnił się. Jego ciemne oczy błyszczały. Znów poszedł pod prysznic. I znów wrócił. Kocham cię, powiedział. Tak, odrzekłam. Ja też cię kocham. Ale nadal nie mogę zrozumieć dlaczego. Nadal nie mogę zrozumieć, dlaczego mnie pragniesz. Ja też nie, odpowiedziałam. W gruncie rzeczy, nie rozumiem z tego prawie nic. Potrząsnął głową. Ale bardziej niż czegokolwiek innego powiedział, chcę znów całej nocy z tobą. To chyba dlatego, odparłam, że właśnie teraz nie możesz tego mieć. Nie. Mam lepsze zdanie o sobie. Z powagą potwierdził skinieniem głowy. Znów wstał. Tym razem wziął prysznic. Wrócił mokry i zimny. Wytarłam go. Przyciągnął mnie i ściskał. Suszyłam mu włosy, kiedy wciągał spodnie i skarpetki. Kiedy się ubrał, omówiliśmy jego plany na następne dwa dni. Miał spotkania i konferencje prasowe. Powiedziałam mu, że wkrótce muszę wracać do Ameryki. Odparł, że nie będzie mógł się ze mną spotkać nazajutrz, miał zbyt napięte plany. Odpowiedziałam, że to dobrze, że to nie ma znaczenia. Włożył płaszcz i futrzane rękawice i podszedł do drzwi. Zamiast wyjść, jak to zawsze robił, odwrócił się i powiedział, jak postępuje twoje pisanie? Świetnie, odparłam. Świetnie. Nie jestem jeszcze pewna, co z tego wyjdzie. Popatrzył na mnie. Może to powinno po prostu wygasnąć, powiedział. Jego słowa wypełniły przestrzeń. Nie wiedziałam, co chciał powiedzieć, a może wiedziałam. Mrugnął do mnie, rzucił ciało i zamknął za sobą drzwi. Opadło mnie głębokie przygnębienie. Potem poczułam się winna. Potem przyszło jakby podwójne widzenie. Znów nie wiedziałam, co jest rzeczywiste. Nienawidziłam tego uczucia. Brak jasności na emocjonalnym horyzoncie był najgorszą rzeczą, jak mogła mi się przytrafić. Znów zaczęłam pisać, nie miałam do kogo mówić oprócz siebie. Siebie samej. Wszystko wydawało się złudzeniem. Czy było to złudzenie? Czy fizyczna rzeczywistość była tylko tym, czym myślałam, że jest? Zwykły dzień w czyimś życiu jest tylko ciągiem odgrywanych scen, odgrywaniem tego, co uważamy za swoje uczucia. To powiedział Szekspir. Może życie jest tylko sceną, a my po prostu aktorami odgrywającymi swoje role. Czy pisząc to mówił o reinkarnacji? Więc jeśli dzień dzisiejszy jest grą, czy wczorajszy jest iluzją? A jutrzejszy? Może GRR i nasze spotkania, i moja praca, i nasz świat nie będą jutro istniały. A może dałam się zwariować przymusowi ujmowania rzeczywistości w kategoriach fizycznych. Być może prawda polega na tym, że wszystko na każdym poziomie jest rzeczywiste, ponieważ wszystko wiąże się ze sobą i musi być wzięte pod uwagę. Może kochamy, śmiejemy się, pracujemy i bawimy w nieświadomym usiłowaniu przypomnienia sobie, że musimy mieć cel poza tą rzeczywistością. Jeśli tamten cel jest rzeczywisty, to czy każdy z nas używa innych jako narzędzi do jaśniejszego sformułowania własnego celu? Czy po prostu używamy tych, których kochamy, do sprawdzenia naszego własnego ukrytego potencjału, naszych nierozpoznanych zdolności, żeby ostatecznie dopracować się jakiegoś samookreślenia? Czy poszukujemy źródła naszego własnego znaczenia w innym czasie? Czy naprawdę znaliśmy siebie przedtem? Czy Gerry i ja musieliśmy w rzeczywistości dokończyć nasz związek, który pozostał nierozstrzygnięty w innym wcieleniu? Jeśli tak było i jeśli jakoś by się udało nam to zrozumieć, to wtedy nie potrzebowalibyśmy siebie dłużej. Czy to miało się skończyć takim żartem? Może to stanowiło prawdziwy powód do śmiechu? Może wszystko w życiu jest gigantycznym, kosmicznym żartem, ponieważ toczy się własnym biegiem, niezależnie od tego, co robimy lub czego nie robimy. Może powinniśmy z uśmiechem zmierzać do końca tej drogi, wiedząc, że koniec będzie znów tylko początkiem. Być może to prawda, że cykl będzie rozpoczynał się od nowa, dopóki nie uda nam się zrobić wszystkiego prawidłowo. To naprawdę nie byłoby takie złe.
Na pewno nie musielibyśmy bać się śmierci. Jeśli śmierć jest czymś, co się nigdy nie zdarza, to życie jest tylko żartem z nas. A więc moglibyśmy przyjmować wszystko z uśmiechem, podążając drogą do swojego celu. Obraz Garego powoli rozjaśniał się w moich myślach. W miarę pisania o nim, patrzyłam na sprawy bardziej obiektywnie. Zaczynałam klarowniej widzieć jego rolę w swoim życiu. Nie przeżywałam tak obsesyjnie jego ani swojej dezorientacji i czułam, że cokolwiek znaczymy dla siebie w życiu, istnieje za tym jakaś racja, jakiś cel. W ogólnym planie jego lub mojego życia ten cel mógł nie być na razie dosyć jasny, ale prawdopodobnie miał się takim wkrótce stać. Pisałam, jakbym mówiła do siebie. Godziny zlewały się ze sobą. Nie opuszczałam pokoju. Zamknęłam się w jego ścianach. Znałam już na pamięć każdy szczegół trasy lodołamacza pełniącego swoją służbę w zatoce pod moim oknem. Obserwowałam, jak po każdej kolejnej śnieżycy dzień staje się dłuższy. Teraz, pod koniec kolejnego tygodnia, miasto pode mną leżało przykryte bielą, a każda warstwa świeżego śniegu czyniła je jeszcze bielszym. Brnęłam przez śnieg. Musiałam tak przejść 5 mil. Przez miasto do ogrodu zoologicznego, przekopując się przez śnieżne zaspy zalegające wszędzie. Było słonecznie i mroźnie. Słyszałam własny oddech w niemej przestrzeni. 3 jelenie obserwowały mnie, kiedy przechodziłam obok nich, brodząc po kostki w cicho skrzypiącym śniegu. Wystawiłam twarz do słońca. Na jego tle przeleciało 5 białych łabędzi. W oddali przechodził jakiś człowiek paląc fajkę. Milczący obraz Garego towarzyszył mi w wędrówce. Był jak to powietrze, jak ten kraj, to otoczenie. Pastelowe, bez widocznego piętna koloru, bez żadnych akcentów. To otoczenie wydawało się ukrywać swoje cechy, jakby jego prawdziwe znaczenie miało pozostać utajnione. Nie całkiem się to udawało, leżało jakby w oczekiwaniu na odkrycie, dotknięcie, wejście i zrozumienie. Nie było w nim strachu przed sobą, jak można by pomyśleć w pierwszej chwili. Nie, raczej pogrążyło się w sobie, w długim, milcząco cierpliwym trwaniu. Ci, którzy byli tu nowi, mogli czuć się odrzuceni i wyłączeni z niego, ale to nie byłaby uzasadniona reakcja. To nie dałoby żadnej szansy wyjścia z izolującego bezruchu. Może tak samo było z ludźmi. Odczuwać emocjonalny głód z powodu braku jasnego i wyraźnego kontaktu znaczyło tyle, co przeczyć wewnętrznemu bogactwu milcząco porozumienia. W rzeczywistości milczenie mogło być nawet pełniejsze, a jeśli czułam się ofiarą braku porozumienia, to był to mój problem, ponieważ prawda była zapewne całkiem inna. Przywykłam do porozumienia ekstrawertycznego. To, czego próbowałam teraz, było porozumieniem introwertycznym. Musiałam odnaleźć to, co znajdowało się w moim wnętrzu tak samo jak Gary. Spacerowałam cały dzień i wróciłam akurat na czas, żeby zobaczyć Garego mówiącego w szwedzkiej telewizji o problemach gospodarczych trzeciego świata. Słyszałam to wszystko wcześniej, ale i tak oglądałam uważnie. Był pewny siebie i zdecydowany w sposobie przedstawiania proponowanych rozwiązań. Czytałam Herald Tribune czekając na jego telefon, kiedy nagle usłyszałam odgłos otwieranych drzwi. Wyglądał jakby biegł całą drogę. Brakowało mu oddechu, miał zmarzniętą twarz, brwi i rzęsy szkliły się topniejącym śniegiem. Pocałowałam go pośpiesznie. Jeszcze był podniecony, ożywiony i niecierpliwie oczekiwał, co sądzę o jego telewizyjnym wystąpieniu. Rozmawialiśmy o tym, jak uczył się prezentacji swojej osobowości w telewizji. Zjadł 2 czekoladowe herbatniki i wypił lednią herbatę. Rozmawialiśmy o Jimmy Carterze, Chinach i warietę, które miałam nadzieję zrobić w Pekinie. Rozmawialiśmy o wszystkim pod słońcem z wyjątkiem tego, co mnie najbardziej obchodziło. Postanowiłam, że już nadszedł czas wprowadzić Garego w sprawy, które ostatnio mi nam się przydarzyły, sprawy, o których pisałam, o to nie zapytał. Gary? Zaczęłam odważnie. Czy jesteś ciekaw, o czym teraz piszę? Spojrzał zaskoczony. Tak odpowiedział oczywiście. To jest ona, skontynuowałam, dostrzegając na jego twarzy wyraz starannie ukrywanego niepokoju, tak, jak to wyglądało. Jak wyglądało? Posłuchaj,
Przydarzyło mi się ostatnio mnóstwo dziwnych rzeczy, co najmniej odkąd się poznaliśmy. Jeden zbieg okoliczności po drugim popychał nas ku sobie. Istnieje między nami siła przyciągania, która w tych okolicznościach jest nielogiczna. Ty i ja wiemy, że to coś znacznie więcej niż pociąg fizyczny, ale dlaczego tak jest? Przez cały ten czas z tobą miałam różne przeczucia i olśnienia. Gerry, powiedz mi uczciwie, czy nie masz wrażenia, że znaliśmy się przedtem w jakimś innym miejscu? Dobry Boże. Nie rozumiemy cię. Zresztą, co za różnica? Może gdybyśmy mogli dojść, kim byliśmy przedtem, moglibyśmy lepiej zrozumieć, kim mamy być teraz. Zaczerpnął tchu. Kochanie, zbyt długo siedziałaś sama w tym pokoju. Nie, do cholery. Nagle straciłam cierpliwość. Nie lekceważ mnie. Po prostu chcę o tym porozmawiać. Nie jestem egzaltowana, nie jestem prymitywna i nie jestem głupia. A w tym świecie istnieje o wiele więcej rzeczy, niż ty chciałbyś uznać. Skrzywił się ironicznie. No dobrze, do pewnego stopnia to prawda, powiedział. A o czym konkretnie myślisz? O reinkarnacji, na przykład. Nie mam nic przeciwko reinkarnacji, jest dobra dla tych, którzy jej potrzebują. Gerry, ja nie mówię o głodujących wieśniakach. Jest wielu ludzi na wszystkich szczeblach drabiny społecznej i intelektualnej, którzy wierzą w reinkarnację. Ale ja konkretnie mówię o nas. Och, na miłość boską. Jeśli sugerujesz, że naprawdę przeżyliśmy razem któreś z poprzednich wcieleń, z Hirley, to co z tego? Jaka to, do diabła, różnica, skoro i tak nie możemy niczego pamiętać? To mogłoby stanowić różnicę, gdybyśmy mogli dojść do tego poprzez transmisję. Wiedziałam, że źle to rozgrywam. Co to jest, do licha transmisja? Mam na myśli, przełknęłam ślinę, rozmowę z bezcielesnymi duchami przez pewien kanał. Ludzie od dawna to robią, żeby dowiedzieć się o różnych rzeczach. Gerry spojrzał na mnie z przerażeniem, a następnie z lękiem. Z Hirley, chodziłaś do medium? Nie musisz tego wymawiać jak jakiegoś plugawego słowa, powiedziałam. Nie, nie. Oczywiście, że nie. Nie miałem tego na myśli. Wziął głębszy oddech. Masz rację, musimy o tym porozmawiać. Co dokładnie robiłaś? W poczuciu winy i zepchnięta do defensywy, chcąc nie chcąc, opowiedziałem mu o Cathy Ambresie, o Edgarze Cajce, o swoich lekturach. Słuchał w milczeniu, kiedy ja coraz bardziej się pogrążałam. Następnie popatrzył na mnie spojrzeniem, w którym zaskoczyło mnie to odkrycie, była niepewność. Gerry, co o tym myślisz? Zapytałam. Potrząsnął głową. Nie wiem, co powiedzieć, wymamrotał. To znaczy, chyba nie bierzesz tego całkiem poważnie. Dlaczego nie? Mój Boże, czyż to nieoczywiste? Te media to psychopaci albo ekscentrycy, wydobywający ten bełkot z własnej podświadomości. Albo cię nabierają. Oczywiście nie wierzysz, że one kontaktują się z duchami? One się nie kontaktują. One po prostu transmitują, nawet nie pamiętają, co mówiły. Cokolwiek robią, to są jawne bzdury. Robią to dla pieniędzy, wykorzystując łatwowierność ludzi, gotowych słuchać jakichś pocieszających nonsensów na temat swoich zmarłych krewnych czy innych cholernych spraw. Edgar Cajce nie brał pieniędzy, dawał trzeźwe rady i to nie mogło pochodzić z jego podświadomości, bo nie miał wykształcenia medycznego. Gerry spojrzał na mnie z wyrazem beznadziejności. Dlaczego, na Boga, musiałaś wdać się w te sprawy? Zapytał zdesperowany. Ja tylko próbuję znaleźć dla nas jakieś wytłumaczenie, odpowiedziałam, albo może tylko dla siebie. Zaczynam myśleć, że nie potrafię tego zrobić dla nas. Mam nadzieję. Posłuchaj, kochanie, tak rzadko używał czułych słów, a teraz uczynił to dwukrotnie w jednej rozmowie, musiał być naprawdę wytrącony z równowagi. Naprawdę musisz z tym skończyć. To znaczy, prawdopodobnie nic ci to nie może dać. 90% tych ludzi to szarlatani i każdy o tym wie. Wszyscy twoi przyjaciele będą gotowi pomyśleć, że dostałaś rozmiękczenia mózgu. I Bóg wie, co pomyśli publiczność, jeśli to kiedykolwiek wyjdzie na jaw. To ciekawe, że troszczył się o mój publiczny imago.